weszli. O, jest? Jest, dobra. Nie podcinałem go od razu, żeby nie zrobić tego błędu z pierwszym. I myślałem, że będzie mniejszy, on nie jest taki wcale mały. No cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale MDD Fishing Team. Nagle mną widzicie jest jeziorko, także prawdopodobnie to już ostatni materiał z jeziorka przez dłuższy czas. Od 16 czerwca ruszają rzeki, także na pewno kolejny materiał będzie nad rzeką. Dzisiaj ogólnie co, skupiałem się na gumach i przynętach powierzchniowych. Od razu wam podpowiem, że z powierzchni wsiadło coś grubego, także oglądajcie i wytrwajcie do końca. Ale uderzył. Jest, siedzi. Pierwsze branie. Miałem już jedno odprowadzenie. A teraz założyłem gumę. No i taki 60 z groszem. Może pod 70. Ale coś nie walczy w ogóle. No, obudził się. No chodź, chodź kolega. Powiem wam, że będzie chyba 70. Guma Foxik, zaraz wam ją pokażę. No to dobra, zmierzymy go. 75 cm. Tutaj macie gumeczkę, na którą wziął Foxik. 12 cm, ProGrab. No zobaczcie, no 75, także już naprawdę fajny. Trochę ospały po zacięciu. Praktycznie, praktycznie w ogóle nie walczył. Dopiero przy samym podbierku się obudził. No ale nic, fajnie ubarwiony. Także puszczam go. No i porzucam jeszcze w tym miejscu, zobaczymy. Dobra, już trochę odpoczął. Idziesz. Pięknie. I pod krzaczek. Ale uderzył. Jest, siedzi. Akurat podbijałem. Ładnie dziabnął. Daleko na wodzie. Ale coś słabo, słabo walczy. A jestem w tym samym miejscu, co miałem tego pierwszego. Później chodziłem, miałem brania, nie powiem. O, ten ładny się wydaje. Ale ten. Ale co, trzy ogonki w gumach straciłem. Także delikatnie dziewały. O, ten ładny, powiem wam, no. Podbieram się cofnąć. O, może nawet 80. Fajna sztuka, no. Pięknie ubarwiony jest. Chodź, chodź. O, ma siłę. Teraz się obudził. Chodź, 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 jest. I to zobaczcie, jak gumkę opędzlował. Gumka 14 cm. Westin Shatties Slim Foie Perch. Dobra, niech sobie rybka odpocznie chwilę. No zobaczcie, jak on jest pięknie ubarwiony. 91 cm. Także piękna, piękna sztuka. W końcu udało się coś większego z jeziorka wyciągnąć. No powiem wam, że z Maćkiem jak chodzimy, zazwyczaj jak wpadają 80, to jest max. A tu macie, proszę, 91 cm. No branie podczas podbicia dość mocne, agresywne. Także rybka naprawdę fajna. Mega ubarwiona. No i co, rzucam dalej, zobaczymy. Ale widać, że w tym miejscu coś się ryba trzyma, bo wcześniej byłem, miałem dwa brania, jedna swinka, jednego wyjąłem, jak widzieliście. Teraz byłem, przyszedłem znowu, trochę porzucałem i patrzcie. Także postoję tu jeszcze, porzucę.
No to dobra, chwilę był w podwieraczku, chwilę odpoczął sobie już, gotowy. Także wracaj, wracaj. Piękne, zobaczcie. Poszedł. A, była ryba, była, przytrzymał. O, to cwaniak, no. Chyba ogonek mi uciął, bo coś lekko czuję. Dobrze mówię? No zobaczcie. Nic, założę mu kolejną gumkę i mu rzucę. No to dobra, założyłem mu tą samą gumkę, nową. Także zobaczymy, czy się jeszcze skusi. No ale za sam ogonek dziad złapał, no. Ole uderzył, teraz potężnie uderzył. Oddaj ogonek mu jeszcze. Pewnie go gdzieś ma. Ale nie jest duży, zobaczcie. Ale potężnie, teraz potężnie uderzył. A ogonek gdzie? Oddaj. Chodź tu kolego, chodź. No zobaczcie, taki koło 50. Mocne branie. No wcześniej ogonek zabrał, ale go teraz nie ma, także go puszczamy. Niech sobie rośnie. Poszedł. No a gumka już, jak widzicie, rozerwana. Zaraz będzie trzeba kleić. No zobaczcie, tak to dzisiaj wygląda. Dużo brań. Po prostu no, nie mogę wpiąć. Jak widzicie, odcinają ogonki. Tu macie tego Foxa 12 cm. Twisterka, no twisterka już nie ma. To to samo. Tutaj macie Westina Slima 14 cm Shatiza. Tu podobnie. Także no nic. Trzy na macie, także macham dalej. Ole branie! To był potężny supak. Ole to było branie. No popraw jeszcze. Ole to był szczupaczek fajny. No widzicie, wziął na kaczuszkę od Savage Gear. Ten mniejszy rozmiar. A było branie, było drugie branie. No popraw jeszcze. No to nie był duży szczupak. Dwa brania z powierzchni. O jest? Jest, dobra. Nie podcinałem go od razu, żeby nie zrobić tego błędu z pierwszym. I myślałem, że będzie mniejszy, on nie jest taki wcale mały. Ale pierwszy strzał było uderzenie. Drugie to takie już bardziej zebranie. No nie jest zły. Powiem wam, że ciekawy jest. Dobra, cofam się po podbieraczek. Ale mówię, ten pierwszy, co mi wziął takie agresywne branie, miałem to na pewno z 8 dych. Chociaż ten też jest duży. Chodź kolego, ja. No to dobra, mierzymy go. 84 cm, także naprawdę fajny z powierzchni. A kaczuszka jest ta sama, co pokazywałem wam przy pierwszym braniu. Także zrobiłem, nie wiem, ze 3 rzuty. No zobaczcie, kolejna piękność. No już powoli myślałem, żeby się zbierać. No ale mówię, jeszcze przyjdę na tę płytkę. No i co, i porzucałem najpierw gumką. Kompletnie nic, założyłem kaczuszkę do Savage Gear i od razu, nie wiem, no mówię, no, 3 rzuty i od razu 2 strzały. I ten raz, pierwszy raz do mnie trafił, drugim razem już mu zostawiłem. Zazwyczaj od razu zacinam, to jest też duży błąd. Także nic, puszczamy go. A za chwilę porzucam w to miejsce, co miałem to pierwsze branie z powierzchni.
też wyglądał na ciekawą rybę. Dobra, poszedł. Pięknie. Siedzi. Ale mały chyba jest. Ale w opadzie wziął. Nie będzie duży. Ale widelek mały. Ale z opadu wziął. Chodź, chodź, kolega. Ale dostał wziąsło. Tak, ja wiem, 40 z groszem, guma ta sama, 14, Westfinex Shutty Slim Fire Perch. No ale guma, zobaczcie, no, dostał to wziąsło, ale guma już zdewastowana. No nic, kolego, wracaj. I poszedł. No ja zakończyłem takie małe podsumowanie, no powiem wam tak, glionek, petarda, zrobiłem te, przynajmniej, ja wiem, 15 brań, no były spady, niewpięte obcinki. Także naprawdę działo się, no udało mi się ogólnie wyjąć 6 sztuk, jeden niestety nie nagrałem, ale tak ja wiem, z 50. Także jak widzieliście, jedna 90, także naprawdę fajna sztuka, jedna 80, jeszcze do tego z powierzchni, także mega cieszy. Także naprawdę fajny wypad. No nic, zapraszam was do subskrypcji kanału i co, widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się.